Witam wszystkich serdecznie, Tomasz Klonowski. Witam wszystkich sympatyków języka angielskiego. Na dzisiejszym spotkaniu mówimy sobie homografy. Homografy to słowa, które piszemy identycznie, ale inaczej je wymawiamy i w ten sposób różnicujemy ich znaczenie. Przejdźmy do przykładów, bo najlepiej uczyć się przecież na przykładach. Weźmy sobie przykład słowa wound. Wound, jeżeli jest używane jako rzeczownik, będzie znaczyło rana. Jeżeli natomiast używamy go jako czasownika, czyli formy przeszłej od wind, nakręcać albo owijać, wówczas wymawiamy tą formę czasu przeszłego jako wound. Pokażemy to na przykładzie. Na przykład takie zdanie przeczytamy w ten sposób. He wound the wound. Czyli owinął ranę czymś, prawda? Widzimy, że te dwa homografy piszemy identycznie, ale różnią się one wymową i znaczeniem. Przejdźmy do drugiego przykładu. Na przykład słówko produce może mieć dwa znaczenia. Napiszę tutaj homograf, czyli słowo identyczne graficznie, ale jeżeli używamy tego jako czasownik, proszę zobaczyć, że wymawiamy to jako produce. Akcent pada na drugą sylabę. Jeżeli chcemy tego słowa użyć jako rzeczownik, wówczas musimy akcentować pierwszą sylabę i wymawiamy produce. Podamy sobie przykład zdania. The farmer albo lepiej liczymy nogi. The farmers produce the produce. Powstaje nam zdanie. Rolnicy wytwarzają, produkują produkty spożywcze. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Przykład ze słówkiem refuse. Napiszę obok niego jego homograf. No właśnie, jaka jest różnica? Otóż bardzo prosta. Ponownie mamy tutaj czasownik i rzeczownik. W przypadku czasownika wymawiamy, akcentując na drugą sylabę, będzie to refuse, a w przypadku rzeczownika akcentujemy pierwszą sylabę, czyli refuse. W pierwszym przypadku znaczenie jest odmawiać, odrzucać, a w drugim odpady. Jeżeli przeczytamy sobie, jeżeli napiszemy sobie zdanie, the dump was so full that it had to refuse the refuse. Prawda? Czyli wysypisko było tak wypełnione, że trzeba było odrzucić, nie przyjąć tych odpadów. Prawda? Widzimy refuse and refuse. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Robi się coraz ciekawiej. Kolejny przykład, bardzo nam bliski, a mianowicie słówko polish albo polish. Jeżeli chcemy coś wypolerować, będziemy wymawiać to słówko z literą O, czyli polish. A jeżeli chcemy powiedzieć o naszej narodowości, czyli polskiej, będziemy używać dyftongu, czyli dwudźwięku i będziemy pisać to w ten sposób. O, prawda? Polish and Polish, prawda? Na przykład tryb rozkazujący. O, można takie zdanie wymyślić na poczekaniu. Polish the Polish furniture. Prawda? Wyczyść te polskie meble.
Kolejny przykład jest o tyle ciekawy, że często Polacy się mylą. Chodzi o takie słówko. Wygląda niewinnie, prosto, ale w zależności od tego, jakie ma znaczenie, jak chcemy go użyć, czy jako czasownik, czy jako rzeczownik, musimy zaakcentować inną sylabę. Podkreślę te sylaby. I tutaj w pierwszym przypadku mamy do czynienia z czasownikiem. Będziemy akcentować drugą sylabę, dessert. A w drugim przypadku mamy do czynienia z rzeczownikiem i będziemy akcentować pierwszą sylabę, desert. W pierwszym przypadku mamy do czynienia, jak już mówiłem, z czasownikiem, oznacza to opuścić, zdezerterować, a w drugim przypadku oznacza, słówko oznacza pustynię. I możemy na przykład powiedzieć zdanie: the soldier decided to desert his dessert in the desert. Jest tutaj też takie słówko w tym zdaniu. Akurat nie jest to specjalnie homograf, ale słówko deser wymawia się tak samo jak słówko dessert. Ok, przejdźmy do następnego przykładu, też sprawiającego dużo problemów Polakom, a mianowicie przykład słówka present albo present. Jeżeli zaakcentuję pierwszą sylabę, mam do czynienia z rzeczownikiem, jeżeli zaakcentuję drugą sylabę, mam do czynienia z czasownikiem. Present, present lub obecny, teraźniejszy. Natomiast present znaczy przedstawić coś komuś, też w pewnych znaczeniach zaoferować coś komuś. Możemy sobie napisać takie zdanie: it was time to present the present. Widzimy? W tym zdaniu mamy użyty właśnie homograf present jako czasownik oraz present jako rzeczownik. It was time to present the present. Ok, przejdźmy sobie do innego ciekawego, myślę, też przykładu, a mianowicie słówka Dove. Panie wiedzą, to jest taki też szampon, ale to również homograf. Proszę zobaczyć. Mamy tutaj do czynienia. Akurat tutaj nie możemy specjalnie wydzielić. Różnica będzie polegała na zastosowaniu, a może w ten sposób, różnica będzie polegała na zastosowaniu innych dźwięków w celu wyróżnienia znaczenia. Jeżeli powiemy dove, będziemy mieli do czynienia z gołębiem, natomiast jeżeli powiemy dove, to będzie czas przeszły od dive, czyli nurkować. I możemy ułożyć przykładowe zdanie. The dove, czyli ten gołąb, dove into the bushes. So the dove dove into the bushes. Czyli gołąb zanurkował w krzaki. Ok. Czasami widzimy, że słowa mogą się różnić tak zwanym dyftongiem, czyli dwudźwiękiem, tak jak w powyższym przykładzie. Ok, przejdźmy do dalszego przykładu, a mianowicie znane każdemu słówko object albo object. Jeżeli podkreślę drugą sylabę, będę miał do czynienia z czasownikiem. Jeżeli podkreślę pierwszą sylabę, będę miał do czynienia z rzeczownikiem. Object and object. Okay? Tutaj sprzeciwiać się, oponować, mieć coś przeciwko czemuś. Natomiast tutaj
obiekt, przedmiot. Proste zdanie możemy ułożyć. I didn't object to the object. I didn't object to the object. Prawda? Widzimy wyraźnie różnicę w akcencie. Ok, kolejny przykład. Myślę, że już się zainteresowałeś tematem homografów. Jak widzisz, temat jest bardzo szeroki. Wybrałem takie najbardziej popularne przykłady, najczęściej występujące, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś poszperał troszeczkę i znalazł w ramach własnych dociekań i poszukiwań własne przykłady. Ok, kolejny przykład. Invalid oraz invalid. Okay. Jeżeli zaakcentuję tutaj słówko na drugą sylabę, będę miał do czynienia z przymiotnikiem, oznacza nieważny, natomiast invalid oznacza niepełnosprawny. I ułóżmy przykład, ponieważ na przykładach, w przykładach najlepiej jest to ta różnica widoczna. The insurance was invalid for the invalid. Okay? Czyli polisa ubezpieczeniowa, ubezpieczenie było nieważne w przypadku tej osoby niepełnosprawnej. Okay. Następny przykład jest podobnie jak w przypadku słówka dove. Mamy do czynienia w nim z różnicą fonetyczną, mianowicie użycie dyftongu, czyli dwudźwięku al oraz o. Mam na myśli słówko row albo row. Uwaga, jeżeli powiemy row, mamy na myśli kłótnię. Jeżeli powiemy row, będziemy mówić o wiosłowaniu. Podam przykład. There was a row among the oarsmen about how to row. Okay? So there was a row. Czyli co? Wybuchła kłótnia. Okay? About how to row. Prawda? Widzimy, że różni te dwa słówka, te dwa homografy różnią się fonetycznie dyftongami, czyli dwudźwiękami. There was a row about how to row. Ok, idźmy dalej. Czasami jest tak, że z kolei dźwięczność lub bezdźwięczność decyduje o tym, jak używamy danego słowa. Mam na myśli, w tym przypadku mam na myśli słówko close albo close. Niektórzy z Was wiedzą, że w zależności od tego, jak używamy dźwięczności lub bezdźwięczności w języku angielskim, mamy do czynienia z różnicą znaczenia. I tak jak w tym przypadku, close znaczy blisko, jeżeli powiem z dźwięcznym z, close znaczy zamknąć. Ok, podajmy sobie przykład. He wasn't close enough to close the door. Ok? Czyli nie był na tyle blisko drzwi, żeby móc je zamknąć. Ok? So he wasn't close enough to close the door. Ok. To była dźwięczność, natomiast teraz pomówimy sobie, wrócimy znowu do przykładu tej opozycji, czyli tego przeciwstawiania sobie dźwięków. No może tak, symbol fonetyczny. Ok, weźmy sobie przykład. O, taki. Ok, so does, trzecia osoba liczby pojedynczej od czasownika do, czyli he does na przykład, on robi. Ale does to jest liczba mnoga od do, czyli łania. Okay?
So, podajmy sobie przykład. The bug does funny things when the does are present. Tak? Czyli jeleń wykonuje jakieś tam zabawne rzeczy, śmieszne rzeczy, kiedy w pobliżu są właśnie te łanie. Okay? Now, czasownik. Kolejny przykład. Czasownik ser. Okay? Jeżeli zapiszemy go, zapiszę go w pełni fonetycznie. And sell. Widzimy, że O mamy znowu dyftong i L kolejny dyftong. Różnica. Sell siać, natomiast sell oznacza maciorę. Ok. So, następny przykład. To jest przykład czasownika i rzeczownika, które piszemy identycznie. Natomiast oczywiście jest różnica tutaj znaczenia. Wind, jak już mówiłem, znaczy nakręcać. Mieliśmy tam już w pierwszym przykładzie jego formę przeszłą, czyli wound. Natomiast jeśli użyjemy tego słówka w funkcji rzeczownika, czyli wind, to mówimy o wietrze. Ok, kolejny przykład, równie ciekawy, a mianowicie słówko tear albo tear. Ok, jeżeli zapiszemy sobie fonetycznie, różnica będzie znakomicie widoczna. Ok, mamy znowu oboczność tych dźwięków tear, dwudźwięk tear, ear. Kolejny dwudźwięk, prawda? Tear w znaczeniu drzeć, rozedrzeć i tear w znaczeniu łza. Podajmy sobie przykład. When he saw the tear, he shed a tear. Okay? So, when he saw the tear, he shed tear. Prawda? Kiedy zobaczył rozdarcie gdzieś tam, nie wiem, w swojej ulubionej koszuli, uronił łzę, zaczął płakać. Prawda? Ok. Kolejny przykład, podobny do przykładu ze słówkiem object, a mianowicie chodzi o takie słowo, czyli subject albo subject. Subject w znaczeniu temat albo poddany, w sensie jakiejś królowej. Natomiast subject znaczy poddać kogoś czemuś, na przykład jakimś eksperymentom, badaniom i tym podobnym. Podajmy sobie przykład, żeby zilustrować całą sytuację. I had to subject the subject to a series of tests. Ja zapiszę samo wyrażenie. Subject the subject, podkreślmy sobie sylaby akcentowane, to the tests, czyli poddać osobę testowaną jakimś badaniom, testom. Ok, i ostatni przykład z tych przeze mnie wybranych, a mianowicie słówko internet albo internet. Ok? W pierwszym znaczeniu, i uwaga, mamy inną wymowę końcówki. Uwaga. Internet and internet. Ok? Widzimy, różnica wyraźnie się tutaj pokazuje. Ok? W pierwszym znaczeniu używamy tego jako przymiotnika i oznacza to słówko zażyły, na przykład o przyjacielu, an intimate friend. A jeżeli tutaj używamy sobie tego słówka jako czasownika, wówczas z tą końcóweczką, mate, wówczas używamy znaczenia dać komuś coś do zrozumienia. Ok, możemy sobie ułożyć przykładowe zdanie. How can I
intimate this to my intimate friend. Right? So, once again, how can I intimate this to my intimate friend? Widać wyraźnie różnicę w końcówkach. Też często mamy z tym do czynienia w języku angielskim. Okej, okay. Tyle wykładu, natomiast teraz przygotowałem dla Ciebie takie mini ćwiczenie, w którym przećwiczysz sobie homografy i sprawdzisz, jak się w nich orientujesz. Sprawdzimy, czy znasz te homografy. Zastanów się, czy jesteś w stanie rozróżnić znaczenie tych homografów, a jeżeli tak, to co dany homograf oznacza. Ok, weźmy sobie pierwszy przykład. Okay. Jeżeli napiszemy sobie bass, okay, albo bass, to rozróżnimy znaczenie na bas i okoń. Ok, napiszemy sobie bass i bass. Ok, mam nadzieję, że Twój tok myślenia pokrywa się z moim. Ok, w pierwszym przypadku, jak już mówiłem, jest bass, w sensie okoń, gatunek ryby, natomiast tutaj bass jako bas. Ok, spróbujemy następne. Zastanów się chwilkę nad tym słówkiem. Ok. Right. Pierwsze to jest bow, a drugie to jest bow. 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 Bow jako łuk i bow jako w znaczeniu czasownikowym jako ukłonić się. Ok. Następny przykład. Zastanów się chwilę. Ok. Możesz na chwilę zatrzymać wykład, żeby się zastanowić. Nie musisz od razu podawać odpowiedzi. I ok. Lead and led. Lead w znaczeniu prowadzić. Led w znaczeniu ołów. Ok, jeszcze kilka innych przykładów, tak żebyś był zapoznany z tym tematem. Ok, zastanów się chwilę. And right, in this way. Ok, minute, minuta oraz minute, malutki. Mały, niewielki. Ok. I jeszcze przykład z takim słówkiem. Ok. I tutaj znowu dźwięczność, bezdźwięczność. Jeżeli używamy tego słówka w ten sposób, use, mamy na myśli użycie, użytek z czegoś. Jeżeli używamy tego słówka z głoską dźwięczną, czyli z, use, używamy go jako czasownika, czyli w znaczeniu używać. Okay? I to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że temat homografów jest dla Was otwarty i zachęciłem Was do dalszych poszukiwań. Do następnego razu. Dziękuję.